Cześć, z tej strony Olek Fair People. Dzisiejszy odcinek będzie o piankach, a konkretnie o linii pianek Manera 2021. Jeżeli zobaczycie nasz kanał na YouTubie, to zauważycie, że już było kilka odcinków o piankach Manery, ale w bieżącym sezonie Manera wprowadziła sporo nowych materiałów, a także doczekaliśmy się nowego modelu Seafarer, także temat trzeba troszkę odświeżyć. Zapraszam. Zacznijmy od nowego modelu Seafarer. Zarówno my, jak i team projektowy przekonani jesteśmy o sukcesie tej pianki. Przy projektowaniu postawiono sobie trzy główne cele: komfort, wytrzymałość i prostota. Podobnie jak reszta pianek Manery, Seafarer został zaprojektowany w technologii 3D. 3D to technologia, dzięki której pianka lepiej dopasowuje się do naturalnych kształtów człowieka i mamy wrażenie, jakby była szyta na miarę. Pokażę to na przykładzie rękawa, który nie jest prosty, tylko jest doprofilowany do naturalnego kształtu przedramienia człowieka. Jeżeli chodzi o zastosowane materiały, wnętrze Seafarera, wywinę tutaj kawałek i pokażę do kamery, wykonany jest z jerseyu, który jest bardzo miłym materiałem dla naszego ciała. Środkowa część izolująca, czyli właściwy neopren, to jest pianka S-Foam, odpowiedzialna jest za to, żeby było nam ciepło. Z zewnątrz Seafarer wykonany jest z materiału Reflex Skin, który jest ochroną i zapobiega zaciąganiu się materiału. Zajrzyjmy do środka pianki. Na plecach Seafarer został docieplony materiałem Extended Fleece Plus. Materiał ten bazuje na sieci mikropętelek, które gromadzą ciepłe powietrze i docieplają nas podczas pływania. Jeżeli chodzi o połączenia panelowe, wszystkie elementy pianki zszyte są ze sobą w technologii tak zwanych ślepych szwów. Ślepe szwy to takie połączenie, które nie przekuwa pianki na wylot, dzięki temu pianka jest szczelniejsza. Dodatkowo wszystkie szwy są klejone, a strategiczne miejsca zostały wzmocnione dodatkowym materiałem. Pianka dostępna jest w kilku grubościach i różnych wariantach. Szczegóły możecie sprawdzić u nas na stronie. Warto jedynie dodać, że Seafarer to najlepszy stosunek ceny do jakości. Kolejnym modelem w linii Manera jest model Extended, znany już z poprzednich sezonów. Ze mną tutaj wersja czarna męska w grubości 4-3. Extended to zdecydowanie najbardziej rozciągliwa pianka z całej linii. W odróżnieniu do Seafarera, szwy zostały dodatkowo otaśmowane, co jeszcze bardziej podnosi nasz komfort i szczelność. A na nogawkach zostały umieszczone kanały odprowadzające wodę, dzięki którym nie robią się balony. Dodatkowo do nich możemy przyczepić rzepy. Środek pianki Extended w porównaniu do modeli z poprzednich sezonów docieplony został materiałem Extended Fleece Plus. Docieplenie te znajduje się na przednim panelu, na klatce piersiowej i udach i z tyłu na plecach. Najcieplejszą pianką z całej kolekcji jest Magma. Magma uratowała niejednego instruktora na półwyspie przed przymusowym morsowaniem, także to środowisko docenia ten model najbardziej. Podobnie jak w piance Extended, nogawki zakończone kanałami spływowymi, w zestawie rzepy, ale najważniejsze zmiany i wszystkie featuresy są wewnątrz pianki. Najważniejszym elementem pianki jest nowy materiał Magma Fleece Plus. Pokażę Wam go bliżej do kamery. Jest to aktualnie najbardziej zaawansowany technologicznie materiał. W porównaniu do wersji z poprzednich sezonów jest około 10% lżejszy, dużo bardziej rozciągliwy i wysycha 30% szybciej. Tutaj na przykładzie damskiej pianki możecie zobaczyć, że wszystkie najbardziej narażone na wychłodzenie elementy ciała zostały wykonane właśnie z tego materiału. Jeżeli chodzi o szwy, to taśmowanie i klejenie jest standardem w Magmie od wielu sezonów. Podsumowując, kolekcja pianek Manera to trzy modele w różnych wariantach i różnych grubościach. Seafarer, czyli komfortowa pianka w rozsądnej cenie. Extended, najbardziej rozciągliwa pianka w całej linii. I Magma, najcieplejsza pianka w całej kolekcji.
Wszystkie zapakowane są w ekologiczny pizza box.